Samorząd terytorialny to nie tylko miasta i gminy, to również powiaty, które powstały w 1998 roku. Starostą powiatu giżyckiego jest pan Wacław Strażewicz, niezmiennie od wielu lat. I teraz zapraszamy pana starostę na scenę. Szanowne koleżanki i koledzy, samorządowcy samorządu gminnego, miejskiego i powiatowego wszystkich kadencji. Pozwólcie, że zacznę od wyrazu wdzięczności, podziękowań pani burmistrz, że zechciała na to doniosłe spotkanie z okazji na wspaniałego jubileuszu 20 lat zaprosić również wszystkich radnych trzech kadencji, bo tyle sobie liczymy, powiatu giżyckiego. W imieniu wszystkich moich kolegów samorządowców powiatowych, koleżanek i kolegów samorządowców powiatowych chciałbym wszystkim braciom i siostrom, samorządowcom miejskim złożyć jak najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. Jako naszym starszym siostrom i braciom. Kochani, tak się składa, że miałem okazję i przyjemność obserwować początki, zręby samorządności giżyckiej. To praktycznie od samego początku, aż od dnia dzisiejszego. We wrześniu 90 roku zostałem kierownikiem Urzędu Rejonowego i to też z woli samorządowców pierwszej kadencji. Bo gdyby nie Roman Stańczyk i koleżanki, koledzy wtedy z rządzącego obozu nie uznali tego, że powinienem nim zostać. Inaczej by było po prostu. Z wielką satysfakcją wspominam również te czasy, ponieważ jakby nie byłem samorządowcem, niemniej jednak bardzo blisko was i mogłem te zręby i te początki obserwować. Romek Stańczyk świetnie pamięta, ale nie wiem, czy wszyscy państwo o tym wiecie, że z tej racji już mieliśmy wspólną centralę telefoniczną, Urząd Rejonowy i Gmina Miejska. Pani Jara Górowska była pracownikiem Urzędu Rejonowego i ona jako pracownik Urzędu Rejonowego parzyła kawę burmistrzowi pierwszemu jego gościom. To też jest ważne, jaki wkład administracja rządowa wtedy wnosiła w tworzenie się samorządu miejskiego. Chcę powiedzieć, że średnie płace w Urzędzie Rejonowym były wyższe niż w samorządzie miejskim. Pracownicy Urzędu Rejonowego zarabiali wówczas więcej. No później niestety te drogi się już rozjechały i do tej pory, mówię to jako następcy tegoż urzędu, nie możemy was dogonić, ale żywię taką nadzieję, że kiedyś ta różnica będzie znacznie mniejsza. Przygotowałem sobie też informację taką bardziej szczegółową, co nam się udało zrobić w okresie tego 11-lecia, ale nie będę państwa tym zanudzał, odłożę to na inną okazję. Natomiast chcę powiedzieć, że pojawiliśmy się w rodzinie samorządowej od 1 stycznia 1999 roku jako duży powiat, 90-tysięczny z 10 gminami. Ten stan przetrwał do końca 2001 roku, kiedy wszyscy mówili, że jest za dużo powiatów, utworzono 7 nowych, z czego 2 na gruzach Dużego Giżyckiego, bo powstał powiat węgorzewski i gołdacki. Od tego czasu działamy na terenie 6 gmin. Społeczność nasza liczy około 56 tysięcy. Trochę było żal tego rozwodu, ale z drugiej strony myślę, że było to dobre posunięcie i dzisiaj możemy pracować i działać w spokoju. Szanowni Państwo, nie będę mówił o szczegółach, ale jedną rzecz chciałbym tylko
powiedzieć, że w okresie 11 lat działania powiatu udało nam się pozyskać, ściągnąć w formie dotacji, w formie dofinansowania ze źródeł z krajowych, jak i z Unii Europejskiej, czy z funduszy przedakcesyjnych, ponad 100 milionów złotych na teren powiatu giżyckiego, na różne działania, na tak zwane miękkie, twarde. Dla zobrazowania to jest dwuletni budżet powiatu, jeśli chodzi o wydatki bieżące. Nie padło to, otóż myślę, że warto, że jako samorządowcy powiatu giżyckiego wraz z przedsiębiorcami udało nam się z regionalnego osiągnąć, pozyskać znaczne kwoty z regionalnego programu operacyjnego. Mianowicie przeliczając osiągnięte dofinansowanie na jednego mieszkańca, pracuje nas na czwartym miejscu województwa. To znaczy, że jesteśmy dobrzy. Myśmy mieli trochę inne początki jako powiat. Nie budowaliśmy wszystkiego od zera, od początku, ponieważ przyjęliśmy schedę pracowników po urzędzie rejonowym. I mieliśmy doświadczenie wasze. Cieszę się ogromnie dzisiaj, że dane mi było współpracować od samego początku do dzisiaj z kolegą Darkiem Drzeżdżewskim. On jest tu chyba, proszę mnie poprawić, ale najstarszym samorządowcem w powiecie giżyckim. Chyba nie ma takiego drugiego. I to jest, myślę, że warte podkreślenia. Jako tandem z Darkiem Drzeżdżewskim jesteśmy jedyni w województwie warmińsko-mazurskim, jako starosta i wicestarosta, którzy od początku kierują powiat. Myślę, że to dobra współpraca ze wszystkimi samorządami, w tym oczywiście miejskim, to na polu promocji, na polu drogowym, ale w różnych, naprawdę różnych przedsięwzięciach jest jakimś tam źródłem sukcesu. Standardem, normą w Polsce często jest, że iskrzy, nie ma porozumienia w samorządach między powiatowym a gminnymi. Są takie sytuacje, że starosta nie podaje ręki burmistrzowi czy prezydentowi miasta stołecznego w powiecie. Są naprawdę różne sytuacje i myślę, że tutaj udało nam się wspólnie stworzyć taką, myślę, że fajną, dobrą rodzinę samorządową i ja to zawsze podkreślam, że w każdej bandzie dobra atmosfera to jest 90% sukcesu. Kończąc już jeszcze raz, gratuluję wam naprawdę wielkich osiągnięć. A to tylko malkontenci mówią, że nic się nie zmieniło, że jest źle, że Giżycko tam dopiętnie dorasta Mikołajkom, etc. Panie burmistrz, może warto byłoby napisać monografię 20-lecia samorządu miejskiego. Myślę, że to wtedy panie Ludwiko, nie zrobiliście bilansu otwarcia, prawda? Trudno to zmierzyć, pokazać. Ale myślę, że osoby znające się na tym świetnie by to zrobiły. Kończę, nie chcę już zanudzać. A może jeszcze jedno słowo. Panie doktorze, przewodniczący Lemecha, no nie daj Bóg, żeby Rada tworzyła budżet. No myślę, że w podzielonych radach, myślę, że w ogóle by się budżetu nie udało uchwalić. No, by się pracowało na budżetach opracowanych przez regionalne izby obrachunkowe, także ustawodawca wie czasami co robić. Kochani bilaci, jeszcze raz wszystkiego wam dobrego, pomyślności, słowa podziękowania tym byłym radnym, samorządowcom, burmistrzom, przewodniczącym rad i tym obecnym. Wszystkiego najlepszego.